Akcja. No, ładnie, ładnie. Co? Nic. Paradę jakąś dzisiaj masz, że się tak przed lustrem mistrzysz? Nie, co ty? Wioletka, kontroluję wygląd, gdyż funkcjonariusz musi wyglądać schludnie. Zanim z tą Franceską nie zacząłeś pracować, to żeś się tak nie kontrolował. Co ty, to nie ma nic do rzeczy ona. Jasne. Wioletko, przepraszam cię bardzo, ale co ty opowiadasz? No funkcjonariuszka tylko. Nawet nie policji, tylko straży miejskiej, gminnej. Jakby ona 60 lat miała i była brzydka, to byś godziny przed lustrem nie stał. Wioletka, co ty zazdrosna jesteś? Przecież żadnego powodu nie ma. Ja poza tobą świata nie widzę. Ja jeszcze takiego dużego brzucha nie mam. Przepraszam, nie mam. Przepraszam. Ja, gdybym miała 60 lat. Tak, gdybym miała 60 lat. Uwaga. Akcja. Gdybym miała 60 lat i była brzydka, to byś godziny przed lustrem nie stał. Wioletka! Wioletka, ty zazdrosna jesteś? No przecież żadnego powodu nie ma. Ja poza tobą świata nie widzę. Że jeszcze takiego dużego brzucha nie mam, żeby mi cały świat zasłaniał. A ty lepiej uważaj, bo jak ja powód, to zazdrości znajdę. Ale cię tutaj obić. Coś spadło. Akcja. O, widzę, senator, ranny ptaszek. Akcja. No coś takiego. Bo ksiądz proboszcz? No nie od tego? Od razu, bo ksiądz proboszcz, tak. Aha. Proszę. A to tu należy. Tak. No tak, to tam. Tak. Uwaga! Tak, nie... Dlatego ja powiedziałem. Coś... Akcja. Coś takiego. Bardzo dobre. Dobrze, przepraszam. No jeszcze raz, ja powiem, no. Dawaj. Uwaga. No, ja powiem coś. Kamera. Akcja. No coś takiego. Bo ksiądz proboszcz docenić nie potrafi, tylko wymagać. Zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety i podwładnych. Ja wymagam? Ja wymagam? No, że niebiosa nie grzmią, to ja się naprawdę dziwię, Michałowo. No, jakoś nie grzmią. Ciekawe czemu.